Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj u nas się sytuacja, jeżeli chodzi o miejsca, które zwiedzamy, zmienia dość dynamicznie. Wczoraj byliśmy w Rzędowicach u księdza Jerzego Kostorza. Tam robiliśmy serię fotoreportaży, takich króciutkich, prezentujących gołębie, które przeznaczamy na aukcję. Między innymi jednego gołębia będziemy też mieli od kolegi Zbyszka Oleksiaka. My go jeszcze nie mamy, ale oni nam opowie. Specjalnie powiedzmy, to jest gołąb po numerze 4 z numerem początkowym oddziału PL0167. To może trochę zmylić, bo tutaj nie jest to numer Zmyszkowa. Natomiast dzisiaj była 28. pielgrzymka doroczna hodowców gołębi pocztowych na Górze Świętej Anny. Tam też byliśmy i prosto z tamtej pielgrzymki, gdzie też zarejestrowaliśmy dla kolegów, dla tych, którzy nie mogą być obecni z różnych powodów, bo przypomnijmy, że jeszcze w niektórych oddziałach dzisiaj trwały ostatnie loty, dlatego też może frekwencja nie była taka jak w zeszłym roku, ale sztandarów poczty dopisało było ponad też chyba około 130-140, czyli podobnie jak w latach poprzednich. Hodowców też było około kilku tysięcy, no ale wiemy, że niektórzy nie mogli dotrzeć, bo były dzisiaj jeszcze loty. A u kolegi Zbyszka akurat, kiedy przyjeżdżamy po drodze, to jest wracając tam, wypadałoby przyjechać i zawsze, kiedy podjedziemy, coś nowego się dzieje. Dzisiaj Zbyszek akurat nam opowiadał, że już w okręgu wyniki, które miał u siebie tutaj w hodowli, zostały potwierdzone, tak? Zatwierdzone, ale też jeszcze co ciekawe, powiedział nam o swoim ostatnim locie, takim dość, znaczy nie powiem kuriozalnym, ale bardzo ciekawym, ale ja powiem, może niech Zbyszek już sam o nim powie. Proszę bardzo. No witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Sensacja na młode się tu stało, bo tak w tym roku na te młode tak leciałem troszeczkę wybiórczo ze względu na te pogody, troszeczkę na inne sytuacje, po prostu tam też swoje prywatne, no ale w każdym bądź razie tak na ostatni lot ze względu na tą brzydką pogodę z tego jednego gołębnika tam włożyłem gołąbki, a z tego drugiego gołębnika postanowiłem włożyć jednego gołębnika grzecznościowo, nie? Także nie wiedziałem, którego go włożyć, kazałem Łukaszkowi, żeby jeszcze wybrać, weź daj najgorszego, mówi, że takich nie mamy, także mówi, że nie jest zdecydowany, nie? No i nie wiedziałem sam, którego włożyć, no, nie żartuj, tego gołąbka daj, nie? Nie wie którego, no to wreszcie mówię, wiesz co, daj tego, co ostatnio był pierwszy, tylko co nie chciał wejść, nie? No i też tak uczyniliśmy, zajechaliśmy na wkładanie. Tak podobno Mariola go miała wybrać rzekomo. No Marioli to, bo to jest na Marioli drużyny, nie? Aha. To jest na Marioli drużyny, nie? Mariola pojechała na wkładanie również po prostu, no i jak zajechałem na wkładanie, no i tak patrzą, gdzie ja tego gołębie mam, no nie? A ja tylko jednego miałem w klatetce, no nie? I mówię, że przyjechałem Marioli włożyć ptaka, nie? No i po prostu to taki po prostu był gołąb, jeden niesiony, jeden uroczysty, nawet z dmuchaniem piersi, no nie? I co się okazało, sensacją to była taka, że ten gołąb przyleciał pierwszy na oddział. Także jednego włożyłem, jeden w konkursie i jeden pierwszy na oddział, nie? Czyli stuprocentowa ilość konkursów w stosunku do włożonych. Szkoda, bo w formie, które załapałem trochę za późno, mogłem go jeszcze włożyć na okręgowy po prostu, nie? I bo może by się też jeszcze udało zrobić taką, bo widać, że gołąb był w formie, bo już kilka razy powtarzał po kolei, no nie? A drugi gołąbek też używamy w gąbka w tym roku, który jest to samiczka właśnie z tego tak zwanego kurniczka, no nie? No to tu się trzeba pochwalić, że jest tu gołąbek, który ma pierwszy konkurs w oddziale i szósty konkurs czyli w oddziale. Dwa pierwsze i sześć konkursów, a na lotach ilu był? Na czterech. Z jednego lotu nie ma konkursu, nie? Mhm. Z jednego lotu nie ma. No i tutaj też z jednego lotu, no to też trzy gołąbki to zrobiły dyplomy. Pierwszy, drugi i trzeci, tylko że zaraz po tym locie, co zrobiły dyplomy, to akurat na Ukrainę te dwa gołąbki, czyli drugi i trzeci zostały sprzedane, nie? To rozwiązanie się nam troszeczkę sprawdziło. No sprawdziło się, bo tak później włożyłem, na przedostatnim odwożyłem tylko trzy gołąbki, no nie? I trzy zrobiły w konkursie, i tam samiczka była w lotnikach, tylko że tak akurat w tym roku, no troszeczkę musiałem mieć pilne wyjazdy, musiałem cały czas być w podróży. Czyli może byś miało polecać tego rodzaju rozwiązanie, bo to na początku, kiedy byliśmy dość sceptycznie, bo to są, tak jakbyśmy popatrzyli, to jest gołąbnik, który ma około 2 metrów na 2 i tam 2 metra, malutki, tam jest tylko 20 boksów. 20 boksów. Nie trzeba dużo przy tym, znaczy chodzić jak chodzić, ale nie wymaga takiej tego... No wygodne sprzątanie gołębnika jest, mało, bo się te szufladki powysuwa, wszystko, no i można się pobawić, tak, mówię, no trzeba by to wszystko... Tak jak u Ciebie, to się okazuje, że z tego gołębnika wszystkie pierwsze konkursy to były chyba z tego, tak? No z tego po prostu. Czyli, bo miałeś tak, dwa na jednym pierwsze, wtedy ten ma jeden, czyli trzy razy pierwszy gołąb był twój na oddziale na młode, tak, z tego gołębnika. W jednym locie były wszystkie trzy pierwsze, później był pierwszy na oddział i szósty, no bo tam później, tam z tego nowego gołębnika, dalej pierwszy stansekowego, no to tam co, to umarli dałem, no to... Czyli mankamentem troszeczkę było to, tylko że jest tutaj blisko i wtedy każdy jak przychodzi, to często jest tak, że nie idzie odmówić. To połowę gołębi zostało sprzedane w trakcie lotów po prostu, no bo już takie sumy dałem wygórowane, ale mimo tego jak jednak ktoś weźmie do ręki, aby były ładnej budowy, tak te gołąbki też przyjadą. Ale i lotowane na żywca od razu widać. No te dwa to z dyplomami poszły od razu, no. Nie? Po prostu te nie, no ale to nie ma tam co, akurat tak w tym roku mieliśmy tam inne problemy, bo każdy miał tam swoje, ja troszeczkę swoje rodzinne i dobrze jest. Dobrze, jak jesteśmy już przy tych gołębiach młodych, mamy sprawę niejako załatwioną tego gołębnika i powiedzmy o tych wynikach, które zostały właśnie teraz przez okręg zatwierdzone. No tutaj może zaczniemy od oddziału, dopiero z okręgu, dobrze. Nie?
W oddziale po prostu mieliśmy takie mistrzostwo jak 10-5, tylko że po prostu to przez wszystkie loty, także od pierwszego lotu takie mistrzostwo jak na podstawie mistrzostw polskich, tylko 10-5 przez wszystkie loty. No to w tym mistrzostwie zostałem mistrzem oddziału, nie? Później mieliśmy takie mistrzostwo jak jest intermistrzostwo, tylko też po prostu 5-3 od pierwszego lotu. Wszystkie loty, 16 lotów jakie mieliśmy, to jest, też było 5-3. No też tutaj zostałem mistrzem oddziału, nie? W kategorii A jestem drugim wicemistrzem oddziału, w kategorii B jestem mistrzem oddziału, w kategorii C jestem pierwszym wicemistrzem oddziału, w kategorii D wszystkie klasy razem wzięte jestem mistrzem oddziału. Później kategorii daleki dystans M tutaj jestem też mistrzem oddziału. Później było mistrzostwo 10 z 50, ale te co już tylko wchodzą do mistrzostw Polski, to też jestem mistrzem oddziału. Później było mistrzostwo w oddziale 5-3, tak, jak intermistrzostwo, jak się zaczęło dopiero, to też jestem mistrzem oddziału. 50-10 jestem też mistrzem oddziału. Z całości 10 jestem mistrzem oddziału. I tutaj jeszcze po prostu trzy najlepsze dorosłe samiczki, no to samce mam, tak mówiłem wcześniej, Pazurka na E14 konkursu najlepszego samczyka oddziału, no i trzy najlepsze samiczki, no to mam drugą samiczkę, 14 konkursów, drugą samiczkę oddziału. To te wyniki, które miałeś tutaj w oddziale, pozwoliły tobie w okręgu jak się uplasować? No i w okręgu po prostu tak. Bo są tam, z tego co są na stronie, to są wyniki zatwierdzone, także tutaj w Generalne Mistrzostwo Polski zostałem mistrzem okręgu. No to pierwszym wynikiem? Z wynikiem 35 konkursów, 1865, 31 punktów. Później zostałem mistrzem okręgu w intermistrzostwo, to jest 5-3 seria, 18 konkursów, wynikiem 384,092. No tutaj trzeba wspomnieć, że sezon był trochę ciężki, tym bardziej te maratony, no to po prostu mieliśmy takie maratony po prostu bardzo ciężkie, no bo akurat puszczane te gołębie były, omijały fronty i po prostu sezon był taki wyjątkowo, tutaj maratony były bardzo ciężkie po prostu, nie? No tutaj później mam wynik w B, no to też jestem mistrzem okręgu, tu jest 16 konkursów, wynik jest 48,37. Później w klasie C jestem drugim przodownikiem, to jest piąte miejsce okręgu z wynikiem 84,01. W maratonie jestem pierwszym przodownikiem okręgu. Później klasa D, to wszystkie klasy wzięte, jestem pierwszym wicemistrzem okręgu, no to drugie miejsce. Praktycznie w każdej klasie. Tutaj jest mistrzostwo okręgu gołąbków typowanych, to było tam 10-5 i 5-3 z Brukseli. Także tutaj byłem cały czas na pierwszym miejscu, no i w Brukseli, co wcześniej wspominałem, po prostu tam nie chciałem jednego gołąbka tego z Brukseli, no i tu jestem 2, 4, 6, 7 miejsce, no to czwarty przodownik okręgu, nie? No to tutaj jest z tego powodu, że ten Bruksela mi nie wyszło, ale tak do Brukseli byłem wszystkie te 500, 700 przy wspólnym starcie, chciałem zaznaczyć, byłem na pierwszym miejscu, nie? Na Bruksela, no to już wiadomo, się tam troszeczkę... Tu się pomyliłem po prostu, nie? No i jeszcze jedno mistrzostwo było szybkościowe, takie 10 gąbków najszybszych. No to zostałem pierwszym wicemistrzem okręgu, no to jest też na wspólnych startach, no nie? To jest 11 oddziałów, po prostu wspólne starty 500, 700 i 1100. No to tutaj łącznie z Brukselą jestem pierwszym wicemistrzem okręgu, nie? To jest 57 konkursów, 3746, ale chciałem tutaj zaznaczyć po prostu, że przegrałem tylko jednym punktem. No po prostu to jest minimalnie, przegrałem jednym punktem, już później przewaga nad innymi kolegami była dość duża, no ale no, trzeba po prostu szanować, pogratulować panu Jaroszowi Mirosławowi z oddziału Jaworzno. Także tu mu przy okazji gratuluję po prostu, no bo walczyłem do końca, ale troszeczkę przegrałem. Tutaj jeden wynik taki z kategorii chyba B bodajże, to tak B, czy byłeś chyba 2 lata temu wicemistrzem po pierwszym, a drugim wicemistrzem, nie pamiętam. Pierwszym wicemistrzem w kategorii B, to masz teraz też taki wynik, co może na podium się nie załapie, ale bardzo wysoko w każdym razie, tak? No w tamtym czasie to wicemistrza Polski miałem 109 koeficjent. No a nie, teraz masz 40. A teraz mam 48, no ale z tego co tam wychodzi, koledzy mają lepsze wyniki, tam kilka osób, no nie, ale to i tak będzie, jak to będzie bardzo wysoko. Wszystko na weryfikacja po prostu. Tak, będzie się wszystko obronić, no to tam dosyć powinno być wysoki wynik, nie? Teraz, kiedy tutaj u kolegi Zbyszka jesteśmy, to kończą się nam pomału aukcje tych gołębi, które mieliśmy wystawione, a dlatego też pozwoliliśmy sobie tutaj 14 gołębi kolejnych przygotować, kiedy się tylko skończą tamte aukcje tych. Chodzi nam o te tańsze gołębie, takie, żeby były dla każdego na kieszeń, bo mamy też i gołębie, przypomnę, takie troszeczkę droższe z badaniami DNA, tam sobie można zobaczyć, ale mamy też tutaj gołębie takie dla przeciętnego hodowcy, w zasięgu finansowym praktycznie dla każdego.
Powiedzmy o tych, coś krótko o tych gołębiach 14 kolejnych, bo to... Te gołębie nie są gorsze, tylko to są po prostu dzieci czy wnuczki troszeczkę dalej, po prostu nie... Ale wszystko z tych lotników, no, tych gołębi, które... Wiadomo, że tam jak, no, są takie kilka gołębi dla kolekcjonerów po prostu, no to dlatego zrobimy te dane, że po prostu jak są takie bezpośrednio po tyle przy gołąbkach, nie to, żeby też było wiarygodne, no to będę ja robił wszystkie te gołąbki, do tej, na przyszłość będę robił te dane, po prostu, żeby koledzy mieli tam... Że takie typowo sporo z płodowych, tak... No, a tutaj mnie się wydaje, że często też, tak mówiąc, no, możemy nawet szybciej wychować niejednokrotnie po tych tańszych gąbkach, nawet jak po tych, co tam koledzy zapłacą nawet po 3000 czy tego, że tamte są bezpośrednio, no, wszystkim bezpośrednio się nie da sprzedać po prostu, nie? Po poszczególnych gołębiach. Tu jest gąbek o numerze 2153. To jest tak, z gąbka dziadkiem, to jest gąb, co miał na 1,5 cm dyplomów. Jako 16-letni jeszcze u mnie się ląk za złotówkę, którego oddałem po prostu do pana tam pod Kielce, no nie? Tu jest z mojego banche gąbków i samiczki, co się wywodzi z tego Delbara od Adasia Piłaczyka, to jest 10-30. To ona była najlepszym lotnikiem oddziału jako roczna, 11 konkursów w okręgu reprezentowała, także po prostu, no, wspaniały gąb, do dzisiaj daje dobre gołębie. To tylko jest jedno pokolenie dalej. Następnym gołąbkiem tu jest po córce 330, po mamusi króla, no to też nie ma tutaj co już mówić, bo to jest gołąbek 2370, no to samo rzeczy, jest rewelacyjny gołąbek, te gołąbki się wszędzie sprawdzają, no dzisiaj, wczoraj pan Górniak dzwonił, no to 10 gołąbek w tym roku kupił, wszystkie 10 przeleciało mloty, raz był pierwszy w oddziale i wziął 4 jajka, 2 jajka mi się zniszczyły, z 2 jajek mu po prostu przeleciały, także na 12 gołębi, co wziął, przystąpił do lotów, 12 mu loty zaliczyły po prostu, nie? Także, no, jest dużo osób zadowolonych, wiadomo, że tam się trafią też osoby niezadowolone. Młody chłopak też taki jeszcze, bo taka przygoda była z pocztą, tak, bo mi się teraz wspomniało. Z Bielska Biała to jest chłopak Chrustek, młody chłopak, nie, się nazywa. No to co się okazuje, też tam drogu, no troszeczkę tak było niesmacznie po prostu, bo to nie z mojej winy, nie z jego winy, wysłaliśmy gołębie pocztą przy tych upałach. 10 gołębi, 10 udusiła poczta po prostu. No, nie. Ja już jestem przy tym duszeniu, to tylko przypomnijmy, że to było tak, że pechowo nawet, bo były wysłane w takiej skrzynce wykonane z płyty pilśniowej, takie mocne wszystko i to poczta też nie zagwarantowała prawidłowego transportu. Teraz, kiedy mamy te kartony, które tutaj używamy, jest dużo lepiej. To jest dużo lepiej, zwłaszcza polecamy ten w przypadku gołębi pojedynczo. Pojedynczo, ale też jeszcze ten karton taki, co ma te, takie ścianki z kości. To na 5 gąbków, jak jest, tak, jest idealnie. I jest jeszcze fajny motyw, bo jak przy ścianach się go gdzieś tam postawi, to co zwróciliśmy uwagę, w tym roku kolega wysyłał dużo, nie ma możliwości, żeby... Nie zdarzyło się, w tym roku też było ciepło, nie zdarzyło się, a jak nie, to dawałem każdego gołębia pojedynczo. Ten sytuacja się nie zdarzyła. No tam jest troszeczkę niekompetentność raczej po prostu pracowników z tego powodu, że niektóre poczty w tym samym czasie było wszystko okej, a ten sam listonosz w niektórym miejscu zrobił 2 razy to samo. I po prostu dlatego, że po prostu samo dostarczenie gołębie rano to nie był problemem na pocztę o 8, tylko po prostu... Mógłbym brzydko powiedzieć, ale może nie. Po prostu woził sobie do godziny 2 czy 4 w samochodzie, co niejednokrotnie jak do miasta poszedł w jedno miejsce około 2-3 godzin, szyby zakręcił, zostawił te gołębie, no to było przyczyną po prostu, że je udusił, nie? Tak, żeby się nikt z pracowników poczty, broń Boże, nie obraził. Dobrze, to przejdźmy teraz dalej i do pokazywania. No i jeszcze powiem tę sytuację, no i zareklamowałem tego gołębie, uznałem mu reklamację, wysłałem mu te gołębie jeszcze raz, no nie? Po prostu drugi raz ta sama osoba, nie było tak gorąco już, nie? Coś 4 gołębie z tych 10 po prostu się też zniszczyło, nie? Ale te 6 gołębi przystąpiły do lotów, no chyba też były przyparzone, bo jak te 4 się udusiły, to te też były ten. Także z tych gołębi nie był zadowolony, te wyniki nie były ten. Coś tam mu przyleciało, nie pamiętam już ile, ale po prostu tak, że sensacji nie było, nie? Ale w tym roku postanowił się nie zniechęcać po prostu, nie? Bo widział, że mu te gołąbki dałem gratis, nie? To za te gołąbki ten, mówię, to już przyjedź na przyszły rok, dam ci jeszcze też gratis za te gołąbki, nie? I przyjechał tutaj, dokupił sobie jeszcze ekstra gołąbków, poprowadziłem go po prostu, nie? I co się okazało, nie? Tam na pierwszym czy drugim locie wbił 23 pierwszy na oddział, nie? No to myślałem, że żartuję, bo tam wiem, że jest oddział mocny i tak dalej, nie? I co się okazuje, teraz tak analizowałem, gdzie mi tam już przez ostatni lot była, mi mówi, że jest drugi w oddziale, nie? Kurde, i w ostatnim locie teraz już mi dał komunikat, że na cały rejon jest trzeci, na oddział drugi, na sekcję pierwszy, nie? No to dla niego jako młodego chłopaka jest sensacja też. Ten i gołąbków też nie pogubił, mu rewelacyjnie szły, nie? No dobrze, czyli tutaj tych gołębi kolega... Następny gołąbek jest, to może już tak powiem tak szybko, nie? Ja szybko gadam, to szybko powiem. Następnym gołąbkiem jest gołąbek o 2336, to jest płowy. No to tu jest po prostu z błyskawicy, po prostu jako babcia. Jest tutaj z tego Ronaldo, Adasia Piwarczyka, bo to jest gołąbek 3757, dziadek. To mi Adaś go pożyczył tylko, to jest brat tego 923, nie? To on też jest rewelacyjny w gospodzie, on mi go pożyczył, to mam tutaj właśnie uchowane wtedy po nim młódeczka, nie? I tu jest z gołębi po prostu od Palarskiego i z tej mojej złotej pary. No także tu jest rewelacyjny gołąbek. Następny gołąbek też czerwony, 2371,
tu wcześniej wspomnianym gąbką 31,50, to tu jest właśnie ten płowej Adasia Piłaczyka. 923. Dziadkiem jest, widzę, Andreas Drapa też. Dokładnie. Syn Czampa. No a tu jest też samiczka, ta co wcześniej wspomniałem, roczna 11 konkursu. Nie, to jest gołąbek 23,71. No to też czerwony jest to gołąbek z rewelacyjnej gołębi. Z góry też jest tutaj z 330, z małego, no i z Czampa, co Krzysiu mówi, nie? Następny gołąbek jest po córce ojca Pazurka. I po mojej samicy 105, to jest Marty Van Gel, po prostu, no to są bardzo twarde gołębie. Czym na młode dalej, tym lepiej, nie? A z reguły tak od 200, a najlepiej 400 km to rewelacja, nie? No to jest, plus to są ten z tego samego działu, nie? To jest, to jest Tim Kirschman, to ja patrzę, jest ojcem ten gołąb, to ja przypomnę, to było, to kiedy mieliśmy 2 czy 3 lata temu, 3 lata temu aukcję organizowaną przez kolegę Roberta Grochowskiego tam w hali w Sosnowcu. Tim Kirschman, była to hodowla, która miała na roczne, chyba mistrzami Niemiec byli. To był oni pierwszy raz... To nie jest tego samego działu, co Drapa? Działo jest inny, ale to było po prostu przy okazji z Andreasem Drapą razem te gołębie. Były, ty Zbyszek tam nabyłeś, ty chyba dwie czy trzy. Dwa gołębie, ale te co wszyscy chcieli. Tak. No bo I widzimy te gołębie właśnie, to były, mówię, Tim Kirschman, to była hodowla, który wtedy na roczny był bodajże z tego co pamiętam mistrzami Niemiec. Z tamtego roku też w okręgowy lot dałem z tego gołębia, właśnie to mi czołowo przeciął na cały okręg właśnie po tym samym ojcu i to po tej samej samicy, nie? Także tutaj te gołąbki się sprawdzają. Następny gołąbek to jest 23,17, no to jest po prostu z mojego 61 asalotowego, z dawniejszej Oli tej rodziny po prostu, nie? I tutaj jeszcze z Pejsika, no to jest gołąb rewelacyjny, bo to jest wszystkie kategorie, miał ten gołąb dyplomy, w GMP miał praktycznie to zbliżający się wynik do moich gołębi, co byłem mistrzem Polski, no nie? No i tu jest jeszcze złoty pary. Następny gołąbek to jest tutaj fajny, sensacyjny gołąbek, bo to jest po gołąbku, jest gołąbek o numerze 2273. To jest bezpośrednio po 9 asie Kosakowa, co że odkupiłem sobie z Kosakowa tego gołąbka, bo ponieważ wiem, że to są gołębie dobre, bo to jest po gołąbek po Zbyszku, no nie? I to jest bezpośrednio po tym 9 asie Kosakowa. No i tam z tych gołębi Vandenabele jeszcze, nie? Vandenabele, no i tutaj z góry też jest 330, no to jest i z mamusi... I te wszystkie linie, co się tak właśnie w lotnikach sprawdzają. A to jest bezpośrednio po tym asie z Kosakowa, no nie? Tak. No tutaj te gołębie, te same na Kosakowo tam dałem, bo i też potwierdziły to samo, bo dałem po mis i ten to jest, no w tym roku z półfinału jest piąty, no to też przeleciał w grupie, mógłby zawsze być pierwszy, no i później przeleciał 50, no to w tamtym roku był 11, a w tym roku jest 50, ale też już krzyżówka 330, to tam 330 z córką, no nie, z pokrewieństwa, plus syn kilometr freser był szósty z finałowego lotu. No jak taką koledzy obserwują, no to też te gołębie przylatują grupą, a jednak w każdej grupie... Tam pierwszy tylko przyleciał kolegi minutę, Płatka, minutę wyprzedzenia. A tak inne, te 4 czy 5 gołębi przyleciało razem wtedy. No i w ogóle Miszów też przyleciało 19 na raz i też mój był 13 i też po prostu akurat, no się tylko odbił 13, nie? Tu chyba podobne pochodzenie widzę. To jest 22,56, to jest z gołębi też tego pejsika po prostu, co no, w wszystkich kategoriach, to jest as praktycznie, bo on jest skupiony z tymi dobrymi wynikami, ale tu jest solo junior, jeżeli kogoś interesują gołębie z Welstraty, no nie, to ja kupiłem tego gołębia z okładki z Welstraty, to nie jest jakieś tam dzieci czy coś, tylko tego gołębia kupiłem za 9000 z Imbred Uno Victory, no nie, to jest gołąb z okładki, który po prostu występował na Welstraty na okładce gołąbków, nie, no ale to one są... Tak, one są rewelacyjne. 23,03. Jest to gołąb z Drapy bezpośrednio. No to tu jest tam z tych Kasandry i Ferwotem po prostu jest tych gołębi jego dobrych. No i plus tam z mojego takiego po prostu tu Rexa, no to taki teraz te z odmachy tam z Czech konkretnie gołąb. Co tam na filmach, portażach coś... Macha, to przecież mieliśmy rozmowę, przypomnijmy sobie, w 2014 roku w Brnie spotkaliśmy go, kolega Macha z Czech. To jest zawodnik w Czechosłowacji, reprezentował jeszcze jak komuna była w zapasach, słynny zapaśnik, olimpijczyk też. To był gołąb taki, że on po prostu ten, otwierał półki dziobem, po prostu na jego półkę się nie dało zamknąć. A ta 2801 to jest była Ola. Mówiłeś o tym właśnie no, wtedy. To jest po prostu no, kurde sensacja, nie? A to jest była Ola, co o niej artykuł jest w gazetce, nie? 2801. 2379 to jest gołąbek też coś, troszkę coś innego. To jest bezpośrednio po Krzysia Kusia, z tego połowego jego, tego po prostu da, też dałem... Syn 545, tak? Tak, syn. No tutaj też dałem tam za niego 4,5, bo to też gołębie były takie super, no nie? No i tutaj jest gołąbek od Dominika Palackiego, co kupiłem na katedrze w Opolu, co była, nie? No to z tym białym ogonem. To był, czy to był ten z gołębi olimpijskich tej linii jego? Tak już tak nie pamiętam, ale jest tu olimpijski, tak. 408.
Wiadomo, z reguły jak kupuję... To była wcześniejsza Olimpijka, bo dzisiaj na Górze Świętej kolega Dominik dał na to aukcję, przeznaczył z tej nowszej, z tego 2015 roku gołębia. Staram się kupować dobre gołębie i z najlepszej glini, jak od kogoś biorę, ale później tak się nie wczytuję aż w rodowody, bo mnie to bardziej... Sprawdzacie, tak? Bardziej mnie interesują wyniki bieżące, jak nawet rodowody, no nie? Zostały nam do zaprezentować jeszcze 4 gołębie, to pokażmy. 2279, no to jest gołąbek z Hirna. To jest tym, co przywiozłeś, tego samczyka? 1382? Chyba nie. Tamten był czterocyfrowy, mi się zdaje. Trzycyfrowy. Bo ja mamy trzy, ale kurde... Nie, to nie był ten. Tamta była samiczka. To jest Kotmana, nie? Tak mi się wydaje. Tak, 2014 roku, nie, tylko chyba samiczka, nie? Mhm. I tutaj jest z tego 105 Adena Marty Van Gel i tu jest jeszcze z Dewerta gołąbka. Kolega tak pytał tego Hirna, bo wtedy, kiedy byliśmy z wizytą u Manfreda, z Manfredem Bulą, jeszcze Piotrem Kurzelewskim byliśmy, to od Hansa Hirna, specjalnego gołębia z dedykacją, specjalnie dla kolegi Zbyszka, tam trochę było przepychanek z nim, bo najpierw Hans Hirn twierdzi, że nie ma nic na sprzedaż, ale przyciśnięty. Jednak jakieś dwa gołębie przywiózł, jeszcze kazał im wybierać, ale wybieranie przez kolegów dla kolegów to nie ma sensu, to lepiej powiedział mu, żeby sobie sam, żeby on wybrał. No i dobrze wybrał. I on wybrał takiego gołębia, który tutaj opisał jeszcze dla mistrza Polski, bo wtedy kolega Zbyszek był mistrzem Polski, aktualnym. Tak wziął, jak się nazywa, tego gołębia mu opisał. No tu jest coś innego, gołąbek 2297, tu go polecam też, bo tu jest tego gołąbka starego Brixena po prostu, nie? To jest gołąbek 04 roku, 32, 39, 21, to jest mój jeden z lepszych też rozpodowców, no nie? Vandenabelo oczywiście. Troszeczkę przepuszcza już jajeczka po prostu, ale no tu jest po prostu... A on jest 2004 roku, to jest 13 lat, nie? No a tu jest też, on jest podstawową samicą 1070 z 09 roku, no to jest no, rewelacyjne dzieci, po prostu bezpośrednio dzieci z tej pary, po prostu, no to tak samo w tym roku też tam ma dyplom gołąb, tam, jako roczniak im ma dyplom pierwszy w oddziale, nie? I tutaj no, szykuje potężną taką ilość ładnych już gołębi ułożonych po prostu z tej pary, na przyszłość będą w 50 wszyscy. Jak będę miał już jako dwulatki, tam trzylatki, no to będę już miał taką fajną drużynę z tego, nie? A tu jest najbardziej podobny do właśnie tego derba, co miałem, ten gąbek 30-38, no to też rewelacyjne gąbki daje. I z 330 i 710, co na mojej reklamie jest tej firmy, co już też nieraz mówiłem. Tu jest gąbek 2377, to jest z Putmanów, z oryginał gąbek, no nie? Tak, już widzę, to jest z Wunder von Brabant i z Floriny. No to i tam Hurrikan. Tak, to jest Hurrikan, właśnie linia Hurrikana, a od strony widzę matki, to jest Gladiatora, tak? Gladiatora od Handerka, no to też tutaj są kupione gołębie konkretne już właśnie z dwóch stron. Z Handerka przypomnę, tylko mamy właśnie te dwa takie z certyfikatem DNA, te czyste, co były... No tamto to kupiłem na Pipie, to były bardzo drogie gołębie, nie? Dlatego jest olimpijczyków. Tak? Dlatego jest wyższa cena, a tutaj są też drogie, ale nie takie drogie jak tamte, po prostu nie. I to są, tylko że tu wziąłem z tych garniksów, po prostu... Garniksów. Są z dwóch stron te właśnie. I tak doszliśmy do ostatniego gołębia o numerze. No, tu jest najlepszy numer. 23-33, nie? No i tutaj są wszystkie wspaniałe gąbki, po prostu, bo tak jak jest po syn złotej pary. Widzę, tak. Mamusia, Miss, ten Asior, Adasia, piwaczka. 923, co wspomniałeś. To jest w gazetce, miał kolor. No i Ola 406. No i Ola 406, także tu po prostu no, też nie ma, praktycznie cztery gołębie są ten, dlatego taka obrączka jeszcze są dane same trójki. Czyli widzimy, te gołębie będziemy mieli na aukcji, za chwilkę je będziemy wstawimy. Polecam, tu polecam gołąbki, myślę, że tu może, polecam nawet jakby ktoś kupił sobie, to połączyć sobie dwa gołąbki ode mnie razem. I nie boję się tego, myślę, że ostatnie nie będą, bo są dobre gołębie, nie? Tutaj jeszcze powiemy, w tym roku dużo wystaw będzie różnych, to się postaramy, tak jak w latach poprzednich, odwiedzać. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy nasze wizyty zagraniczne i te od wizyty u Rainera Pittmana podczas Dni Otwartych. Przypomnijmy, że w zeszłym roku kolega Zbyszek nabył ten cały daleki dystans, także jakby ktoś chciał te gołębie od Pittmana kupować z pierwszej ręki, nie tam już od Rainera, tylko tutaj bezpośrednio, jeżeli chodzi o ten dystans, nie? To tutaj tego kolegi Zbyszka, kilometr freser jest właśnie między innymi u kolegi no, Zbyszka. No jeszcze może się pochwalę. Czekaj, ale o tym powiemy może później, czy nie? No może powiemy, bo... Powiesz co? No. Tutaj nie wiem, czy za długo nie przygadamy, ale to dobrze, jeszcze daj chwilkę. Bo jest taka sprawa, że... Tutaj kolega ma. Tutaj gdzieś położyłem, nie wiem gdzie. Wiesz, kilometr freser jest też, występuje w tych gołębiach, które są na wspólnym gębniku, o to ci chodzi? Tak, na wspólnym gębniku w tym roku mi z połączeniami z moimi gołębiami, nie? To już opowiedzmy, jak nie widzimy, to... Poszukanie nam więcej zajmie. No, zobaczmy, nie? To może poczekaj chwileczkę. Dobra. No, znaleźliśmy te trzy rodowody, czy kilka, te co kolega Zbyszek mówi o tym kilometr freserze, tak? Co jeszcze ciekawego z nim związane? No tu może powiem kilka właśnie gołąbków, które się wybiły w tym roku na ten. Po tym kilometr freser, tak? Po tym kilometr... I jego dzieciach. Po kilometrze freser bezpośrednio nie dawałem na WG i nie mam dla siebie tutaj, bo mam do rozpodu puszczałem, ale po dzieciach kilometr freser. Czyli to wnuki były jeszcze. Tak.
tutaj co ksiądz Kostosz mi pomógł wtedy wybrać tego gołąbka, to jest gołąbek po kilometr freser 924. Oczywiście Rainera Pickmana gołąb, to mówimy. Dokładnie. Masz tych synów u siebie też i córek. Tak, to jest oryginał. Plus samiczka 26, to wtedy kupiłem tu na aukcji u Krzysia Kłosa, bo to jest też to oryginał. Ostatnie to były ostatnie gołębie po gołębiach tych młodych. Co były, ale poczekaj chwilę, bo przypomnijmy to tylko z tego samego, co ty masz 26 numer. U księdza Kostorza wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, był po piątce z tego gołębia, w tej samej serii, bo wtedy były numery od 1 do 30, 31 dokładnie, jeden tam był wycofany, to też ten gołąb jest bardzo się odznaczył, a jak się odznaczył, to powiemy, kiedy będziemy u księdza Kostorza. I ona mi dała... Powiem, że jest młody, co ma koeficjent poniżej 1. U mnie ma poniżej 3. O. I ten gołąbek powiedział. Czyli były, zobaczmy, po późnych te powdowcach jego. I no trzeba poczekać po prostu troszeczkę, bo w pierwszym roku nie zawsze wydają dobre gołębie gołębie. Ale oni już wydały, teraz widzimy. I teraz co się okazuje? Po tej samicce, właśnie w tym roku pierwsza w oddziele i szósta w oddziele, nie? To jest gołąbek o numerze 1237. Może ją wdamy nawet na aukcję do ciebie, zobaczymy, nie? Zobaczymy. No także, a jeszcze do ciekawości, po jej córce dałem Ginterowi Jakubowi, młody w tym roku 5 na 5, tylko zegar mu z ostatniego lotu odbiał, bo był 10 lotnikiem, tylko nie udowodnił 5 konkursu, nie? I drugi młody 5 na 4 i trzeci młody 5 na 2. Następny gołąbek to jest gołąbek, który brat tamtym roku, co go odkupiłem po Miss i po 10.001 ze wspólnego gołębika Kosakowo, to był 50. Tamtym roku był 11, w tym roku jest 50. To brat potwierdził, ale lot w małym finale jest 5. Mm-hmm. To tylko się też odbił 5, nie? I to jest ciekawostka, wracamy do tego kilometr freser. Po bracie kilometr freser 20.47, niech koledzy zobaczą ten, szósty gołąb z finałowego lotu, no to odbił się szósty, bo mógł być też szybciej, mógł być później. No to właśnie jest znowu po synie kilometr freser drugim, no tu jest też ściągnięcie Miss na 330, no to jest po córce, tak jak mówiłem, zimbredowany, nie? Teraz następny gołąb to jest 55, już tak powiem wszystkie. To jest gołąbek z tego Van de Abele, co w świętej pamięci pana Krzyżaka mieliśmy z tej Van de Abele, to jest tego super gołębia z 09 roku. Takiego właśnie rozpłodowca. I plus to u mnie dobrze leci wtedy 711, co jest w drużynie B klasie, od pałki co kupiłem na tej aukcji w Pruszkowie. Dokładnie. Następny gołąbek 76 to jest z tych kornów od Putmana. Korn to były te gołębie też na daleki dystans, Korn Leitens. Połączenie teraz z moimi genami, chciałem po prostu sprawdzić, jak te gołębie się tak, pokażą. Dobrze mówię? Poczekaj, Corleitens to były, tak? Tak. Tak. No są te, co tam pipie tam były też bardzo drogo, 10-3 3000, nie? No i też tutaj są z moimi daleko dystansem, no nie? No to 76 z WG Mistrzów przyleciał. Tutaj 73 z WG Mistrzów przyleciał gołąbek tak samo z Hulikana, z Putmanów, no nie? I z dwóch stron, no nie? Plus też tutaj linia moja 330 i Błyskawicy. Ale tutaj jeszcze lepiej przyleciał gołąbek znowu z kilometr freser. Syn? Po synie, trzecim synie, kilometr freser. Z córką Pazurka i z, na linie tam po prostu to jest 800, to jest złoty pary, no nie? I 330. Także to jest 22 z finałowego lotu, już mówię, nie? Dwóch mistrzów. I teraz jeszcze ciekawostka. Przeciało 19 gmin naraz, mój się odbił, mógł się odbić pierwszy, nie? Przeciało 19 naraz, bo tam koledzy sobie sprawdzą. Mój jest 13. I dałem bezpośrednio z syna z tego Zidana. Zidana, a Zidan to jest kod Etienne de Vos. I tutaj dałem po mojej szczale, po prostu szczała z R72, no to jest samica, co wyprzedzała Miss. No i tu jest gołąb syn 30, co tam właśnie w Kielcach po prostu miał po 14 konkursów, nie? Także po prostu, bo chciałem tego odpływ ma dalekiego dystansu. Widzimy, że ten kilometr freser to, no, to pukasz, ale na razie... Trafiony w dziesiątkę na razie. To na razie jest w dziesiątkę. Ja bym kolegom powiedział tyle, polecam tutaj te gołąbki, bo naprawdę są warte. Kupić sobie parkę, połączyć ze sobą, no nie? Tylko i wtedy coś się wypowiedzieć po prostu, bo takie jak koledzy kupują z Allegro, czy tam po prostu od kogoś, czy tam już siódma woda po jakimś siodu, sprawdzić samemu sobie. Pieniądze kupić oryginały. Te gołębie nie są już nie za zdrowe, jak przeleciały przez 5-7 gołębników, to takie z Allegro, czy coś, to nie są wiadomo, gdzie one jeszcze gołębie były, jakie są chore. Proszę sobie kupić jedną parkę, nie słuchać nikogo, tylko u siebie sobie uchować, przekonać się, czy są dobre, czy nie, ale po oryginalnych gołębiach. Zresztą o tym, jak dokładnie z tymi gołębiami postępować, to możemy skorzystać z porady, które kolega Zbyszek tutaj 3 czy 4 tygodnie temu, czy miesiąc nawet nagraliśmy, to jest około fotoreportaż, trzeba trochę czasu poświęcić, żeby sobie kawę trzeba jakoś postawić, ewentualnie jakoś mocniejszy trunek i posiedzieć te półtorej godziny, ale możemy posłuchać kolegi Zbyszka Oleksiaka, możemy posłuchać kolegi Tomka Rumińskiego, ale teraz mamy przygotowanie jeszcze księdza Jerzego Kostorza z Ryśkiem Żółkiewiczem, z Dominikiem Polarskim, który jest to i jeszcze innych hodowców. I proszę posłuchać zawsze rad tych hodowców,
którzy właśnie zdobywają takie czołowe tytuły przez ostatnie właśnie te lata, w czołówce są. Dlatego tak, tak mówię, bo zdarzyłem się z dużo takimi osobami, a z reguły to są ci, co narzekają, co się nigdy do mnie gołębia nie mieli, tam mówią no to kogoś... Powiedzmy czy... tak jeszcze szczerze, o tym też mówił nam kolega Marcin Kobiela, którego pozdrawiamy, on też mówił właśnie, że często opowiadali, że mają od niego gołębie, przy dokładnym dociekaniu się okazywało, że to nie były w ogóle od niego gołębie, a ten, kto sprzedawał, to już był którymś tam z rzędu, który mówił, że ma te gołębie. Dlatego sugerujemy, żeby... Ja to już sprawę z każdej sekcji gołębie, bo już okazuje się, że to gołębie z całego mojego oddziału to już w ogóle są wszystkie moje gołębie i z każdej sekcji. Także dziękujemy bardzo, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie.